Wśród wielu dni w kalendarzu jest pewien wrześniowy, w którym świętujemy kreatywność. Międzynarodowy Dzień Kropki przypada 15 września. Co to jest kreatywność? To Twoja wyobraźnia. Wszystko to, co wymyślasz. To, co powstaje w Twojej głowie. Codziennie jesteś twórcą nowych zabaw, budowli z klocków lub ciekawych rysunków. Dlaczego kropka? Bo z niej może powstać wiele ciekawych rzeczy. Popatrzcie. Mamy czarną kropkę, która za chwilę zamienia się w zegar. A ta ciemnobrązowa kropka zamienia się w piękny słonecznik. Czerwoną kropkę możemy zamienić w biedronkę. A zieloną? W ślimaka. A co jeśli mamy dwie kropki? Co sobie wyobrażasz? Samochód? Też go sobie wymyśliłam. A z innych dwóch kółek? Rower! Jestem pewna, że jesteście kreatywni. Stwórzcie własne kropkowe dzieła. Powodzenia! Podaruj mi proszę wirtualną kawę i wspieraj moją pasję do tworzenia edukacyjnych treści dla dzieci. Link w opisie.